Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i cóż, dziś jesteśmy kawałek przed ostatnim miejscem, w którym zakończyliśmy, czyli przed tym miejscem łaski, ponieważ usłyszałem bardzo ważną informację, jakoby gdzieś tutaj było przejście prowadzące do miejsca, w którym możemy spotkać Mincentę ponownie, więc tak. Nie interesują mnie moje runy, bardziej interesuje mnie wątek Mincenty teraz, tylko gdzie, jak, kiedy. Bo powiem szczerze, nie mam kompletnie pomysłu, no ale tak, ponoć gdzieś tutaj coś jest. Więc postaram się zaufać po prostu informacjom od mojego eksperta prywatnego i pójść zobaczyć co, gdzie, jak, kiedy. Z nadzieją na to, że może jednak się nie mylił. A nawet jeśli się mylił, to widzę tutaj znajdźkę. A znajdźki to już i tak dużo, więc jej, czy coś. I dobra, co my tu mamy poza tym, że jest tu dużo tej zgnilizny, ja jak zwykle nie przygotowałem niczego na usuwanie. Tak, poza tym to widzę właśnie tylko jedną znajdźkę, którą bym chciał podnieść, ale też nie, może nie włazić za bardzo do strasznie się plączę, no do tego zgniłego płynu. Okej, okay, jak są takie hałasy, to tutaj ja sobie już odpuszczę. Okej. Znalazłem jakąś dziką bestię. To jeszcze z tych takich, których strasznie nie lubię. Ale po Mincencie ani śladu. A to oznacza mniej więcej tyle, że tak... zaraz pewnie zginiemy z 20 razy. A potem się okaże, że polazłem w całkowicie przeciwnym kierunku niż powinienem. To byłoby bardzo typowe jak na mnie. A, super, jeszcze mi to zrzuciło tutaj. Dobra, spokojnie Gwiezdny Kluczu, może dasz radę. I w sumie nie wiem, czy też nie lepszym wyborem od tego wszystkiego, co tutaj rzuca mnie, byłby czarny może ogień. Albo kamień. Że nie, chyba jeśli już to prędzej czarny ogień niż kamień. Gorzej tylko, że tak, dostaję obrażenia. Nie mam jak tego unikać w wielu przypadkach i też nie umiem walczyć z tymi przeciwnikami, a nie mogę tu nawet wezwać sobie wsparcia. Niedobrze. Dla mnie przynajmniej niedobrze. I teraz tak, ile to bije? 1100 na niej naładowanym, okej. Co jest, wiem, że relatywnie niewiele względem paska życia, ale dużo jak na ten koszt, więc tak, super. Płomień. Na szczęście jestem w stanie go uniknąć, dobra. I tak, tymi niewielkimi ognistymi kulkami, miejmy nadzieję, że ubiję tego dziada. Okej, rozumiem. Run nie odzyskam. Ale tak, mogę zrobić przynajmniej jedną rzecz. I ją nawet zrobię. Skoro już padłem, to mogę zmienić delikatnie zaklęcia, usuwając, powiedzmy, że na razie głaza i dodając ognie oczyść mnie. W ten sposób, jeśli już nawet zostanę zgnity, to będę mógł się usunąć. Muszę w sumie się usunąć, usunąć tą zgniliznę. No ale tak. Musimy to zrobić, jeśli tam naprawdę ona ma być. Bo jak przypominam, musimy wykonać wątek Mincenty po to, żeby móc usunąć trzy palce. Tam w sumie ogień szaleństwa, no ale najłatwiej mówić trzy palce, bo to trzy palce nas sparzyły, a potem nagle znikły. Co jest moim zdaniem bardzo dziwne. Tak samo jak dziwne są te pozy, które robią te tutaj karaluchu krewetko z nogi, bo nie wiem jak to inaczej nazwać. Wiem tylko, że ich nie lubię i że mocno biją. Więc tak. I dobra. Teraz tutaj powinienem chyba pójść. Tak. I dobra. Tak. Tutaj, tędy będzie zaraz szybko, fajnie wszystko. Podnosimy jednak też 60 tysięcy, czyli ja tam miałem. Bo nie chcę ich najprościej w świecie stracić. I co ciekawe, to coś się pojawia dopiero kiedy dotknę zgnilizny, więc
No nie najlepiej. Tym bardziej, że jeszcze zasłoniło mi znajdźkę, którą chcę podnieść szybko. Wielka nagrobna konwalia, okej. Powiedziałbym, że fajna znajdźka, czy na pewno warta tego, to tego bym nie określił. Żywotność bestii. I dobra. Jeden łyk tego, na wszelki wielki. O, złota przysięga, żeby zawsze jakieś te porności sobie nabyć. Nie wiem, czy biję mniej, czy tyle samo. Ciężko mi określić. Jedno jest pewne, za to muszę stanąć w miejscu, w którym nie będzie tak łatwo mnie wrzucić w przepaść. I być ostrożniejszy, jeśli chodzi o moje kroki. Tak, zdecydowanie. Bo jeśli to jest prawdą, podkreślam, jeśli, bo nadal nie jestem pewien, to ja po prostu muszę to zrobić, bo nie chcę po prostu, to mówię szczerze, na razie nie chciałbym musieć, jak to się nazywa, męczyć się jeszcze raz z całym Elden Ringiem, żeby zobaczyć pozostałe zakończenia. Nie mam nic do tej gry, żeby nie było, ona jest naprawdę, w sumie może inaczej, ta gra jest naprawdę dobra, i to nie chodzi o to, że po prostu nie chcę, bo mi się nie podoba. Nie, to bardziej jest kwestia tego, że wolę poświęcić swój czas na gry jakieś, których ostatnio nie przechodziłem. Ostatnio nie przechodziłem, bo nie mówię, że koniecznie coś, czego jeszcze nigdy nie przeszedłem. Noż, czy wy to widzicie? Tarna jest za mała. Chyba, żeby dostał w zgniliźnie, ale wtedy to będę ginął od zgnilizny non-stop. Dobra, trzeba to spróbować inaczej chyba. A to oznacza mniej więcej tyle, że tak... Spróbować inaczej, skoro się bawimy tak czarnym ogniem, to bierzmy to. I zobaczymy, czy... Może to ostrze będzie lepsze, ale oszczędzę wam drogi tym razem. Spotkamy się już na miejscu, jak będę z nim walczył. No dobra, dobra, jestem już w trakcie walki, jak widzicie, na razie siedzę tu przy nim. Za co mi nie dało się przegnić. Ale zaraz spróbuję trochę odejść, usunąć zgniliznę. Zarzucić żywotność bestii. Tak, tym razem poza czarnym płomieniem takim jako zaklęcie. Próbuję też używać ostrza tego czarnego ognia, które bije po 700 coś, więc... No nie najmniej. I oczywiście zginęłem od razu od eksplozji. No, powiedzcie, jak z tym walczyć? Co ja robię tak, jak z tym walczyć? Bo ja już nie rozumiem. Okej. Okej. Wlazłem jeszcze raz i pierwszy atak to od razu chwyt, który mnie zrobił. Ja mam dosyć. Naprawdę, po takich rzeczach ja już mam dosyć. Naprawdę nie wiem, co zrobić w tym momencie. Ale się nie poddam oczywiście. Będę próbował na upartego. Tak długo jak trzeba. Podejście numer kolejne. I tak, tym razem strategia jest tak sama jak oryginalnie. Tylko i wyłącznie rzucanie kulami czarnego ognia. Ewentualnie zwykłym ogniem, jeśli czarny będzie ciężko trafić, bo pamiętajcie, że mam też te rozwidlające się jakby ogniki. I tak, wzmocniłem się... chyba wszystkim, czym się da wzmocnić. Żeby tylko jak najwięcej bić. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Poza tym, że dziad jest teraz tam u góry, więc pewnie zaraz stanę w jakiś głupi sposób i zginę przez to. Okej. Jak na razie tylko zgnilizna. Chociaż widzę, że też jest blisko, więc tak, muszę być ostrożny. Na całe szczęście to tylko zgnilizna, którą udało się usunąć, więc tak. Spokojnie, gwiezdny kluczu. Jakoś to zrobisz, musisz. Musisz tego dokonać. Dasz radę. Dasz radę, wierzę w ciebie, gwiezdny kluczu. Okej, będzie krzyk i zaraz mnie chwyci. Jestem tego pewien. No, oczywiście, że mnie chwyciło. Dziwne byłoby, żeby tego nie zrobiło. No dziwne by było, żeby tego nie zrobiło. Ja już nie mam pomysłu, naprawdę. Ta arena jest za mała. Cała w zgniliźnie. Dobra, dobra. Witam ponownie. Jakoś mi się udało dojść do takiego etapu. Teraz tylko może jeden, góra, dwa. Porządne uderzenia z miecza. Dobrze, dobrze, dobrze.
Nawet nie chcecie wiedzieć, jak wiele mnie to kosztowało stresu, wysiłku. No ale tak, udało się i... Hej, tak... Super. Teraz... Pojawiły się znaki. Nawet nie wiedziałem, czy byłem ranny, czy nie, więc wolałem wypić. I tak, pojawiły się znaki. A to oznacza, bo jak mówię, to jest wątek, który znam, że to już jest koniec wątku Milcenty. I tak, tutaj powiem wprost, był jeden dialog, który powinien się odpalić tamtego w szopie. Niestety się nie pojawił. I prosiłbyśmy, gdy tylko będzie możliwa taka okazja, na koniec rzucić jej wyzwanie, zdradzić ją i tak dalej, ale... Przez trzy palce, nie przez to, że ją polubiłem, i tak bym tego nie zrobił, żeby nie było. Ruszamy na polo, moc, Milcencie. Gdyż tu czeka nas dosyć... Może nie tyle niemożliwe, co bardzo trudne wyzwanie. Musimy pokonać czterech przeciwników. Bardzo potężnych, jak widać. I nie będzie to łatwe. W szczególności, że ich jest czterech i no, nie najsłabiej biją. A Milcenta też. Chociaż jest potężna, to nie jest, powiedzmy, nieśmiertelna. A może jest? Ciężko mi teraz stwierdzić, patrząc na to, że jej życie jest bardzo wysoko ciągle. Może ona nawet jest potężniejsza ode mnie. Ciężko mi teraz stwierdzić. Chociaż dobra, pewnie jest, w końcu ten pec. Ale tak, No, bez przesady. I zginę. Jestem tego pewien. Nie zginęłem? Okej, ale mogłem. Mogłem zginąć. Oj, to bardzo mogłem zginąć. O! Okej. Udało mi się dwie pokonać, a dwie pokonałem Milcenta. Dobra, jednak to nie było takie niebezpieczne, jak się bałem. Okej, hura. Udało się. Zagniłe insygnia uskrzydlonego miecza. Mieliśmy już zwykłe insygnia miecza, to teraz zobaczymy, czym się różnią przy... Bo tak. Zwiększa siłę kolejnego ataku. Mhm. A tutaj mamy... To wróżni zalewczarze, którzy walczyli boku Meleni. Odciętej? Co? Dla Walkiri, którzy służą bogini zarazy. Tak. Skrzydła nawiązują do nieznanej potęgi Meleni, która nigdy nie zazna ulgi toczącej ją całe życie i zgnilizny. Tak, a tutaj... Cztery siostry urodziły się na bagnie Eoni, a od świętego drzewa przybyły po... Egidą. A do świętego drzewa pod egidą Gouriego, czegoś tak? Jednak tym pąkom nigdy nie było dane rozkwitnąć. Okej, i teraz musimy znaleźć tylko Milcentę. I cóż, będzie to smutny koniec, ale niestety. Defeated that quartet. I feel as if I've been in your debt from beginning to end. Thank you. With your help, I was able to live as my own person. If only in passing. But this is where things end. I paused to even tell you, but I took out the needle myself. Tell whoever put you up to this, that if I am to flower into something other than myself, I would rather rot into nothingness as I am. Please, let me pass alone. The scarlet rot writhes now, worse than ever. Soon, I won't be more than a mound of flesh, curse-laden, untouchable. I wouldn't want such a thing to bring you harm. Please, the scarlet rot. Nic nie chodzi. Przejść. Tylko pason w sensie zginąć. W tym momencie mogę kliknąć wprost. Wyjść z gry. Do menu głównego. Oczywiście kontynuuj, od razu potem klikamy. I tym samym. Na zeszło. Kończymy spotkania z Milcentą. Smutne, wiem. Ale jeszcze smutniejsze dla mnie byłoby ją zdradzić.
proszę. Jedne co mamy to igła z czystego złota, której opis pokaże, nie pamiętam oryginalnego, ale może tym razem jest inna. Okej, okay. Peczować, wykonana, jest inny opis. O, Milcenta wyciągnęła ją z własnego ciała. Nie ma na niej śladu krwi, splugawionej krwi, ale pokrywa ją wilgotna rosa. Muszę coś oddać Maleni, godność, poczucie własnej wartości, które pozwoliło jej oprzeć się wezwaniu szkarłatnej zgnilizny. Tak, i teraz ogólnie byśmy mogli się już chyba iść dalej, ale chcę zobaczyć, czy ten zły jełop, który no niestety, jakby to najłatwiej powiedzieć, nie chciał dać mi dialogu, a poza tym, że nie chciał dać dialogu, to jeszcze by chciał, żebym zdradził biedną dziewczynę. Czy będzie miał coś do powiedzenia o tym, co się stało? Bo jeśli nie, to oficjalnie stwierdzam, że on mi się zbugował. A jeśli tak, no to zobaczymy, co powie. I cóż, ze smutkiem stwierdzam, że wolałbym nie wiedzieć o tym wszystkim, o tym wątku od początku, mniej więcej co, jak, gdzie, kiedy, ale skoro musiałem, żeby tych palców się pozbyć, naprawdę, możecie mnie nie rozumieć, ale czułem się oszukany w tym momencie, jako że tego dialogu nie dostałem ostrzegającego. No więc tak, dlatego też stwierdziłem, że jak gra mnie oszukuje, to ja szukam grę. I co dalej? Ciągnęłaś, ponownie ciągnęłaś. To becoming the fairest of all flowers. Would you disown us too, as your mother did? We children of the scarlet rot. Millicent, Malenia, do you detest us so utterly? Malenia, do you detest? Okay. Czyli Milcenta chyba była córką Maleni. Teraz pozwólcie tylko, że jeszcze zrobię krótkie cięcie, żeby coś sprawdzić. A bo muszę się upewnić jednej rzeczy, którą tam pisał ten gościu, z którym gadałem o tym, jak się pozbyć trzech palców. I zaraz spotkam się ponownie. Okej, okay, sprawdziłem, co miałem sprawdzić i powiem wam to wszystko. Jednak samemu chyba tego nie zrobię, bo nie robiłbym tego, więc po prostu no nie ma sensu, żebym to robił. Ale tak, ponoć w tym momencie można go zabić. Jeśli to zrobicie, to dostaniecie bardzo fajne rzeczy. Tego co wiem, wcześniej i tak bym tego nie mógł zrobić, teraz też no, nie zrobię, jak mówiłem. Ale tak, chciałem się upewnić po prostu, żeby nie powiedzieć wam błędnej informacji. Więc no, po takim ruchu warto tutaj go odwiedzić i właśnie, jeśli chcecie dostać coś bardzo fajnego, przy czym podkreślam, nie wiem co, ale ponoć jest naprawdę super, to warto to spróbować. Ja może to zrobię, jednak no, na razie nie mam zamiaru. A w tym oto momencie tak, pora iść dalej przed siebie i w sumie dzisiaj chyba będziemy podróżować z tym mieczem, skoro... No skoro tak akurat wyszło, że ten miecz był przy mnie, kiedy udało się pokonać tego dziada. Żeby nie było, nie jest to dla mnie żaden wielki problem, czy wielka decyzja, że tak, ten miecz, nie ten miecz. Po prostu dzisiaj będzie on. Ostatni czas miała kosa, miały inne bronie, włócznia. To teraz mieczek. I tyle w temacie. Dobra. To teraz tędy. I tak przez dziurę w dachu będzie najłatwiej, najszybciej. Żeby nie było, wiem, że są tutaj te dziady. To jest tak, nawet jeśli stracę trochę HP-ków, na szczęście nie straciłem za samo w sobie przechodzenie. Idziemy tutaj. I co tu mamy? Okej, winda. Super, winda. Nie wiem, gdzie będzie nas prowadzić ta winda, ale winda. Lubię windy i... Okej. Okej, widzę mgłę. A to oznacza, że to ten moment. Nie unikniemy tego. Będzie trzeba tam iść, ale...
wielki argument, ale... Koro... O, jak to się nazywa? Ubranie podróżnika? Ja rozumiem trochę tego ubrania podróżnika, że w takim losowym miejscu leży. I tak zobaczymy, jak tylko je znajdę. A, tu jest, dobra. Lekki, ale wytrzymał ubrany. Noszone przez młode kobiety ruszające w świat na spotkanie z przeznaczeniem. Okej. Nie wiem, czy ma to jakieś większe znaczenie, że tu je znaleźliśmy, czy nie. Ale tak czy jak mam jakiś kwiatek, wokół którego jest pełno motylków eońskich. I tak, teraz... Teraz w sumie co? Teraz mógłbym już iść spotkać się z Melenią, ale nie chcę. Ja chcę zwiedzać i odciągać to spotkanie najbardziej jak można. Przez chwilę było możliwość wyzwania tych... okej! Czyli to tędy powinien ty się dostać legalnie. Ale tak, przez chwilę była możliwość wyzwania... ducha? Gdzieś? Albo mi się wydawało? Nie wiem. Dobra, to teraz już nic więcej nie ma do zrobienia. A to oznacza tylko tyle, że cóż... Pora zmierzyć się ze... bolączką wielu graczy. Ikoną Elden Ringa. Bossem, o którym wiem dużo, ale nie wiem nic. Malenium. Ona jest tutaj u stóp tego wszystkiego. Blisko korzeni i tym podobnych. Gdzieś się zejść już nie da. Ale tu w ogóle będzie ona, bo podejrzewam, że tak, ona. Już nie ma przebacz, że nie. Chociaż leży tutaj, tak dotykając tego czegoś i... Okej, bez ręki to akurat... wiem, że ona ręki nie ma, ma tą protezę, bo to było często pokazywane. I bez hełmu. Okej. O, to w ogóle ciekawa rzecz, że... albo ona ma protezę też nóg, albo jej, a jak to się nazywa? Jej... buty w zbroi przedstawiają nagie stopy. I mam już zbyt długo. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikala. And I have never known defeat. Okej. Okay. Okej, okay, boss, który... Okej. Okay. Start fatalny. Chciałem wezwać ducha, potem z tego jakieś bombę rzuciłem. Nie. Ale już mi się nie podoba. I zaczynam rozumieć, czemu ludzie tak się męczyli, martwili czy coś. Ej, no cóż, powiem wam tyle. W najgorszym wypadku jest jeden sposób na to, jak się nią zająć, jeśli nie wyjdą nam normalnie bitwy, czy co tutaj trzeba będzie robić. A konkretnie jedna nadzieja. Ale nie będę o tym wam opowiadał aż tak dużo teraz. O tym powiem, jeśli już dojdzie do tego, że nie będzie innej opcji, jak skorzystać z tego czegoś. I tak, widać, że dużo ma to życia. Chyba. I miecz chyba nie jest najlepszym wyborem przeciwko niej. Okej. Chociaż nie, dobra. Jest skutek... Przepraszam bardzo, czy ona się... leczy za każdy cios?
No jak ja mam tu pokonać, czy ona będzie się za każdy cios leczyć? Okej. Wiem, że ja też idę tutaj na łatwiznę, wzywając tego upiora, no ale trzymam sobie moją kopię. To tyle? Okej, chciałem powiedzieć, że to tyle, ale jednak nie, coś jeszcze się tu dzieje. Okej. Jest zabójcza, z tym się zgodzę, ale może to nie jest aż takie trudne, jak niektórzy to przedstawiają. Aż się zobaczy. Chociaż no, jestem pewien, że to nie koniec, skoro jest scenka. A. W ogóle albo się wydaje, albo tam jest twarz. Na pewno tam jest twarz. I co? Mikela stał się tym drzewem teraz? Jego ciało tam leży, martwe, a on jest drzewem? Nie rozumiem. Okej. Okej. Czyli te kwiaty powstają przez malenie. Okej. Oj! A ja przepraszam, malenia, gdzie twoje ubrania? Wiecie co, chyba nie będę mógł wam pokazać tej walki. Bo YouTube może się przyczepić. Jeśli się przyczepi, to wybaczcie, jeśli się nie przyczepi, to... Ja mam farta. W najgorszym wypadku to zedytuję, żeby po prostu nie było widać co niektórych rzeczy. Też... Nie, dobra. Na szczęście chyba najgorszych z perspektywy YouTube'a rzeczy nie widać, więc tak. I co teraz w ogóle? Okej. Teraz eksplozja. I dobra. Z tego co widzę, nadal będę w stanie pokonać, tylko muszę sobie poradzić w taki sposób, żeby nie dostać z tej eksplozji. Jakoś dam radę, będę musiał. Nadal będę jednak jak na nóbka przystało, wzywał sobie mojego ducha. I dobra, chodź tu malenia, chodź. Okej, ja tak z nogi nie jest aż taki zły. Okej. Tego ataku jeszcze nie znam, ale dobra, też nie jest ciężki do uniknięcia chyba. Okej, no. Nie będzie to łatwe. Jednak staram się jak najbardziej oszczędzać wszelkie... jak to się nazywa? Zaklęcia, butelki, tym podobne rzeczy na drugą część, bo... Okej, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Okej. Zaczynam to rozumieć. Ale jeśli ktoś mi nie nadaje, to może... Jakby to powiedzieć, spróbujmy z kosą? Może to być dobry wybór. I jeszcze tak, żeby wszystko było jasne, usunę to... Żeby ten duch sobie znowu nie pomyślał o rzucaniu bombami. Bo zauważyłem, że on bardzo lubi rzucać tymi bombami, jeśli ma dostępne je na pasku. Więc powiem mu nope, nie wolno ci. Jeszcze póki jest daleko, może co on pomoże. Dostał? Dostał. Dobra. Okej. Wydaje mi się, że podobny rezultat. I coś jeszcze takiego? A właśnie, kosa w sumie będzie blokować jej leczenie. Tak, o tym zapomniałem. Dobra, to kosa to musi być wspaniałą bronią. Okej, znowu robię ten trik. No, nie za dużo tego?
Ale dobra, widziałem jeszcze jedną rzecz. Udało się ją rozkrwawić. A to oznacza jedną rzecz. Może muszę zmienić trochę zestaw zaklęć. Chociaż nie, to zostawię, bo ona z gnizdą mi nakładać przynajmniej w drugiej fazie. Lepiej to mieć na wszelki wielki. Ale tak, to do widzenia. To oczywiście, że zostawiam. I co chciałem? Nie. Da się rozkrwawić, więc może spróbuję czegoś takiego. I teraz tak. Na ostatnie miejsce, co bym chciał wziąć? W sumie nie wiem. W sumie nie wiem. Może to byłoby dobre, ale no nie mam mistycyzmu. Dobra, może jednak wezmę tak lepiej. Ta kulognia wymagała dwóch, to... A zaryzykuję z tym! Bo jest to też ciekawe zaklęcie. Tak, jeśli chodzi o krwawienie, to mam wprost jedną teorię. Znaczy, teorię, pomysł, jak je wykorzystać. Powracając do... Nagakiby. Legendarnej broni, która przezwyciężyła... Boską skórę. Tak chyba tak się nazywali. Duet boskiej skóry, co było kłamstwem, bo to nie był duet. Ale no wiadomo, o co chodzi. Też szybko łyk tego. Ostrze krwawego płomienia. Tarcza? Nie, nie potrzebuję tarczy przeciwko niej. Okej, 400 coś. A to jest dobry wynik jak na Nagakibę. I okej, jest podatny na krwawienie. Nawet bardzo, bym powiedział. Skoro już się udało ją rozkrwawić, bije też dosyć dużo. Właśnie. O, ciekawe, jak zareaguje na to. Dobra, krwawi. Krwawi po raz drugi. Jeśli będę ostrożny, to może pierwszą falę. Fazę. Nawet przeżyjemy. Okej, muszę być ostrożny, nie mam aż tyle energii, jak mi się to wydaje. Okej, teraz dobry moment. I tak, krwawienie jest naprawdę skuteczne przeciwko niej. Teraz... Teraz, kiedy ginie... Dobra, można pominąć. I część druga. Dobra, udało się tego uniknąć. To już jest sukces. Krwawe ostrze. Tak. A właśnie, chcę sprawdzić jeszcze to. Bo może wyjątkowo właśnie to zadziała. Dobrze. Przeciwko niej. Podobnie jak ewentualnie czarny ogień. Co? Ona robi. Przepraszam bardzo, co to było? Okej, muszę być bardzo ostrożny. Nie mam już wsparcia. Więc każdy atak może być tym ostatnim. A co za tym idzie? Muszę być ostrożny. Okej, nie jest najgorzej. Nie wiem, czy obrażenia jej się zwiększyły. Pewnie nie. Pewnie to jest tylko mój wymysł. I teraz tutaj w ogóle ona się nazywa Melenia Bogini z Gnilizny. Okej, okej, okej. Okej, okay, nie okej. Okay. Bardzo nie okej. Okay. Dobra. Dobra, chyba więc trzeba będzie tu wykorzystać. Nie chciałem tego robić od razu, bo myślałem, a dobra, kiedy indziej to sobie odbiorę, nie ma co się przejmować. Idziemy tu, bo już wiem, gdzie to jest, ten popiół. I wiem nawet, co to będzie za popiół, więc... wydaje mi się, że może być tym, czego potrzebujemy teraz. Jeśli chcemy przezwyciężyć malenie. Jeśli w tym odcinku, to w następnym oczywiście. Ale ja się nie poddam, bo czuję, że można z nim wygrać. Nie jest aż taka okropna, jak niektórzy to opisywali. Teraz najgorzej muszę znaleźć tą... Są kawalerię. Gdzieś tutaj. Bo ostatnio tam chciałem właśnie w innym miejscu, ale okazuje się, że to z tej strony było rzekomo, więc muszę ich odnaleźć. Jak już odnajdę nocną kawalerię,
I jeśli ją pokonam... Dobra, mamy ich. Dostanę coś, co właśnie ponoć będzie mi potrzebne. Według... I tutaj powiem, nie według tego eksperta, tylko według... innego znajomego. Ale też mu na tyle ufam, że... tak... warto by było po prostu... zdobyć, jeśli on mówi, że warto byłoby to zdobyć. Przy czym... powinno chyba celować bardziej w konia na początek. Tak mi się wydaje. Bo jeśli konia się pozbędziemy, to jeździec już aż taki groźny nie jest. Że pewnie tak, z 20 razy zginę. Nawet jeśli będę ostrożnie podchodził do tego. Przepraszam, ostrożniej niż teraz. Okej. 700? Dobrze wziąłem? 700 za jedno uderzenie z Nagakiby? Całkiem sporo. Okej, zginę, tu jestem tego prawie pewien. W szczególności, że nie znam terenu i nie umiem walczyć z kawalerią. Chociaż wydaje mi się, że ten spray jakby z czarnego ognia będzie lepszym wyborem niż kulka ognia czarnego, tak na przyszłość, więc tak. Będę musiał to sobie uwzględnić. I tak, jeśli chodzi o cały popiół, o który tu walczymy, jest to popiół bardzo specyficzny, który pozwoli mi, jakby to najlepiej określić, atakować Malenię, nie podchodząc do niej, a nawet wręcz unikając, jeśli uda się go zdobyć. Ale chyba się uda, nawet za pierwszym razem. Co on robi? A, nawet nie wiedziałem, że oni potrafią wezwać sobie z powrotem konia. Warto wiedzieć. Chociaż, okej, to i tak bez różnicy. Mam nadzieję, że to ta kawaleria, że nie pomyliłem znowu czegoś. Ale czy nie, pokazywał mi to miejsce, więc to musi być to. Tak, widmo wycięcie, mamy to. To teraz tylko szybko pod... nie tutaj, gdzie jest to Malenia. Przynajmniej ognisko. Kaplica nie, kanał nie. Nie świętego drzewa, to było to? Chociaż chwila, to jeśli to chcę używać, to będę musiał ulepszyć sobie broń jeszcze jedną. Na maksa. Tak, bo ten popiół wojny jest tylko na halabardy podobny, czy tam włócznie podobny. Z tego co mi wiadomo. Chociaż lepiej sprawdzę i tak tutaj, żeby nie było, że coś przy... po prostu przemieszałem, pokręciłem. Mhm. Pojęcie w sobie podwójne ostrze. Proszę. W takim wypadku też ulepszamy Naginatę, tak się ona nazywała. Tak, to była Naginata chyba, krzyżowa. Nie mam kamieni. 2, potrzebuję 4 plus 6. Muszę jeszcze 8 muszę dokupić, dobra. 50 tysięcy, też mi wielka ilość. Ja naprawdę powinna wymyślić runy, które są lepsze na tym etapie, czy na ogólnie późniejszych etapach. To wszystko już nie jest istotne od dawna. To tyle, o co chodzi, a na razie nie mogę nic mu powiedzieć, okej, okay, czyli trzeba pokonać Malenię, żeby móc się Malenią pochwalić. Dobra. Właśnie, zaoferuj dzwonek. Bo tak pamiętam, to jeszcze przynajmniej te dzwonki może dajmy i potrzebuję 8. Na 25 to ulepszę. Nie ulepszę, chyba. Też ile mamy? Nie, dobra, mamy 6, no to dobra, to niech będzie 25 nawet. Ale chcę po prostu sprawdzić tą zdolność przeciwko Malenii. Chociaż nie, jeśli chcę sprawdzić, to nie będę 25 robił. Jeszcze będę, potem będę żałował, bo okaże się, że to jest słabe. Te 25 lepiej zostawić na pewne rzeczy. No. Ale tak czy siak, włócznia sama była fajna, pamiętam, że z niej się dobrze mi korzystało. Ale z jakiegoś powodu z niej zrezygnowałem, nie pamiętam jaki to był powód, niestety. Jednak teraz, jeśli ta zdolność będzie taka skuteczna, jak to mi opowiadali, czym opowiadał w sumie jeden gościu, bardziej niż opowiadali. I teraz tak wysokiej jakości daje tyle. Wymyślę, nic nie zmienia. No to oczywiście, że tyle. Myślę.
Ale tak, z tego co mi ten gość opowiadał i inni trochę przytaknęli, jest naprawdę ciekawa zdolność, która, zaraz wam pokażę na czym polega, jednak do pełnego działania będziemy potrzebować Melanie, bo patrzcie, używam tego, najpierw wysyłam takie coś, potem tak. I teraz patrzcie, mogę zmienić delikatnie kierunek i ponoć, jeśli patrzę w całkowicie inną stronę z namierzonym wrogiem, duch poleci na wroga, ja polecę w swoją stronę. Więc można tego używać jako dziwnego uniku. Tak więc ten, no. Jeśli to zadziała, to może to będzie to, czego potrzebuję do pokonania Melanie. Przy czym też, patrząc na czas, jest to ostatnia próba walki z Melanią. A teraz? Więc tak, trzymajcie kciuki. Uwaga! Jest bardzo szybka. Ale dobra. Może się uda. O, i właśnie, nawet jak mi trafią, to duch wylatuje. A już jest dodatkowo wielki bonus. Dobra. I dziab. I drugi dziab. Może nie znam aż tak dobrze tego movesetu, ale wydaje mi się, że broń jest na tyle potężna, że dam radę. Co ona robi? Dobra. Muszę być ostrożny. Ale wydaje mi się, że z moim duchem jestem w stanie ją pokonać. Tylko, jak to się nazywa? Przydałoby się, i to głównie, podkreślam, przydałoby się, żeby ten mój duch był wytrzymalszy. Albo żebym miał sposób na leczenie go. Okej, i po mnie. Bo zauważymy, że tak, jeśli mnie trafi tym, to ja zginę. Ale jeśli mnie nie trafi, to mam dobry początek. No i cóż, mówiłem, że kończymy. Ale wiecie co, nie, ja nie mogę. Jeszcze jedno podejście, ale tym razem spotkamy się od fazy numer 2. Bo czemu by nie? Dobra, faza druga. Nie mam swojego ducha niestety. Ale za to mam zbroję inną. Mam moją katanę. Mam wolę do wygrania. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. Po raz kolejny. Pomijając to, że jest agresywna, więc ciężko znaleźć otwarcie na atak, a też stojąc blisko niej czasami nie widać co ona robi. Ale tak, jeśli kogoś zastanawia, czemu wrócimy do katany, dajmy na to, to powiem szczerze, ta włócznia jakoś tak się nie sprawdzała. Nie ten przycisk. Znowu nie ten przycisk, no. Postać, proszę cię. Dobra. No, i właśnie taki teraz jeszcze też inny trik trochę ubrałem. Dobra, to po mnie. Niestety. Jednak nadal nie chcę się poddawać, ja chcę po prostu z nią walczyć, ja chcę ją przezwyciężyć. Tego po prostu chcę. Nie muszę to spróbować, więc jeszcze jedno zaklęcie tylko zmienię, bo widziałem eldyńskie gwiazdy, nawet nie wiem po co. Miałem chyba coś innego. Nie pamiętam dokładnie jak to działa, ale wydaje mi się, że to było to takie może grupowa, to taka właśnie grupowa regeneracja. A jeśli to było to, to zdecydowanie może się przydać. To nie to, więc uwaga, uwaga. Okej, okay. Stopniowo wprowadzając dużą ilość punktów życia. Tak, to jest to. Dobra. Dobra, może dam radę tym razem. I nawet pokażę wam starcie od pierwszej fazy. Przy czym, jeśli się nie uda, to trudno. I w kolejnym epizodzie... Tak, w kolejnym epizodzie będę musiał spróbować bardziej. Teraz szybko tylko złotą przysięgę zrzucamy. I tak, zapomniałem o najważniejszym, czyli o lampce.
i o wszystkim innym, czyli jak powinno się walczyć z omaleniem. Jeśli skupia się na moim klonie, to po prostu mogę dorzucić, dajmy na to, czarny ogień czy coś. Ale żeby to zadziałało, to trzeba trafiać. I znowu nie ten przycisk, który chciałem. Nie wiem, co dzisiaj ze mną nie tak. Ale ciągle mi się przyciski mylą. I tak, jeśli kogoś zastanawia, czemu wziąłem to błogosławieństwo drzewa, odpowiedź jest bardzo prosta. Chcę je zarzucić, jak tylko będę widział, że klon ma... no niewiele życia. Chociaż teraz też bym mógł w sumie, jeśli na niego zadziała. Tak, zadziałało, dobra. Dobra, dobra, mamy to. Faza druga. Teraz tylko nie dać się trafić i... unik. Dobra. Wyczułem to. Teraz tylko nie podchodzić przez chwilę. Okej, dopóki jest ten kwiat, to ona jeszcze... powiedzmy, że... zatruła. Okej. Okej, skupię się na mnie, tak. Dobrze, malenia, dobrze. Jeśli skupisz na nim, to ostrzegam, że dostaniesz z tego. Niestety nadal się regeneruje. Liczyłem na to, że może się nie będzie regenerowała, ale tak. Tyle razy, ile ja już tą drugą fazę widziałem, to wiem, że się nadal będzie regenerować normalnie. Jednak... przepraszam bardzo, co? Ej! A o tym tu mi nie było wiadomo, że na co drugi raz może zrobić. Co to za oszukistwo? Dobra. Okej. Okej. To było oszukistwo, i to ostre. Ale... wpadłem teraz na jeden pomysł. To będzie ostatnia próba, od razu już mówię tak z góry, ostatnio po 47 minut nagrania. Byście wiedzieli, ile jeszcze wycięłem. W sumie ile mam na spauzowanym, to byście już wiedzieli, że też mogę mieć dosyć. Ale tak, tym razem chciałbym spróbować swoich sił z nią samemu. A dopiero na drugą jakby fazę wezwać swojego ducha. Tym samym zagwarantować mu przeżycie trochę dłużej niż było to ostatnio. Tylko w takim wypadku muszę być bardzo ostrożny, bo jeden taki atak już po mnie. Okej. Da radę to zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko muszę, i to podkreślam, muszę po prostu nie spamić w uniki, kiedy tylko się da. I tak, już bym kończył to wszystko na dzisiaj. Ale jako, że powiedzmy... a jak to się nazywa? A gdzie to jest ta opcja? Może tutaj? Brakuje mi słów. Jako, że może zależy mi bardziej na tym, żeby ją pokonać jakkolwiek, niż na tym, żeby samemu to zrobić, to pozwólcie, że jeszcze krótkie cięcie szybko zrobię i zobaczę, czy mój plan B jest realny. No dobra. Jesteśmy tu, na trybie online. I może niektórzy będą wiedzieć, o co chodzi. Ale z góry powiem, nie chcę sobie po prostu przyzwać byle jakiego wsparcia, jeśli o tym myślicie. Wiem, że znaków będzie tu całkiem sporo, ale nie, ja szukam jednego konkretnego gościa, którego może niektórzy z was znają. Sam o nim wspominałem, o tym legendarnym graczu, który jest zabójcą maleni. A nie, to nie jest prawdziwa Milicenta. Pisze tu Milicent, więc nie. Big Boy, nie? I... znikły niektóre znaki. Ale tak, no cóż. O ile nie znajdę nagle tutaj gdzieś tego znaka, a wydaje mi się, że się zmieniły niektóre, to niestety. No, nie ma gościa. Nie ma. A trochę szkoda, bo nie ukrywam, chciałbym zobaczyć go w akcji, nie na nagraniu, ale cóż, nie ma. To ja w takim wypadku na ten moment kończę. I tak, kolejne spotkania z Malenią będą w kolejnym epizodzie. Mam nadzieję, że będą skuteczniejsze, lepsze, łatwiejsze, jakkolwiek to by nazwać. A na ten moment naprawdę już kończymy, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. I cóż, ja się przebieram powoli w zwykłą zbroję, no i do zobaczenia, więc trzymajcie się. Hej, hej!